Majster! Masz hamulce? Od razu wjeżdżam na pełno, do odcinka. Yo! Fajnie, co to się stanęło? Siemanko, dzisiaj odwiedziliśmy Piaseczno i jesteśmy z Jakubem Guwerem, który jest znany z kanału Guwer. Dokładnie. I dzisiaj nagrywamy odcinek z serii z youtuberem na street trialu i tradycyjnie zaczynamy ten odcinek od sprawdzenia trialowych umiejętności Guwera. No i dawaj, pokaż stójkę. Ja mogę tak na światło. No i pięknie, dobra, widać, że to ogarniasz. Lecimy dalej. Przestawianie kół właśnie. Raz jedno, raz drugie. Idziemy. No. A, już się pogubiłem. Dobra, bo ty jeździsz z hamulcami na co dzień, więc... Z tylnym, nie? Aha, z tylnym. Tylny hamulec. Kolejny motyw to skakanie na tylnym kole. Bez hamulca się też da. Hej. A pod górkę mam skoczyć i tak później hop? Możesz na flacie, możesz pod górkę. To zrobię tak samo. A na flacie? Wow! Do przodu ogarnia, kozak. Jak twoje w ogóle odczucia geometria w porównaniu do BMX-a, do tego co znasz i jeździsz taki na co dzień? BMX z wyższą kierownicą, no. Jak dla mnie, nie? Czyli jednak wyżej czuję się. Kierownica jest wyżej, zupełnie. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, musiałbym przystawić do mojego, a sprawdźmy może. No dobra. Troszkę jest jednak. Jest minimalna różnica. Tylko, że chciałbym dodać, że mam na full dołożone podkładki i najwyższy mostek i kierownicę 9.3, czyli bardzo wysoką. Dobra. Mi bardziej chodziło o odczucia, bo chyba Oskar też powiedział, że to jest taki BMX, tylko z wyższą tak, kierownicą. Dokładnie. Zrobimy kilka jakichś prostych linii, zobaczymy jak Jakub te techniki, które fajnie ogarnia na flacie, zastosuje na przeszkodach. Więc zaczynamy od wjazdu na tamtą ławkę, przejazd nad świetnikiem. Zjazd. A zresztą co będę gadał, pokażę. Nagrywacie? Wjeżdżasz, wbijasz się na fejki hal. Jeszcze ostrzeć. Słuchajcie, mózg mi rozwaliło, bo ja pokazałem to w wersji bez hamulców, a Kuba poleciał od razu na heblu, na tylnym kole, pyk, pyk, pyk. I bomby w zasadzie zrobił na rowerze, na którym jeździ od kilku minut, więc kozacko, powtarzasz czy idziemy dalej? Replay, muszę to zrobić. Wow, teraz jadę, tu mam skoczyć tu. Teraz w drugą. Mów, co chcesz zrobić. Fake nos. Na to tym? Mi się mega podoba. Na tym skosie? A jak jest łatwiej? Na ostrzejszym czy kładzie? Na ostrzejszym jest łatwiej. Na ostrzejszym, więc no, możemy pójść nawet tutaj. To spróbujmy tam, chodź. Tylko weź, musiał mi pożyczyć rower. Tak, tak. Właśnie tak rozkminiam, jak to zrobisz. Bo mogłoby się źle stać. Możesz na dwa sposoby w zasadzie to wyrwać, że albo się zatrzymasz po prostu bezczelnie na skosie, puścisz hamulec, ale będąc wychylony w takim momencie, że samo zacznie jechać, musisz sobie już później hamulcem kontrolować, albo jak jesteś kozak, no to już zjeżdżając do tyłu, wyrywasz i dalej jedziesz. To jest trudniejsze. Bardziej hamulcem chyba będę kontrolował. Bardziej hamulec, więc pragniecie zobacz. Super. Pokaż. To jest mega. Czekaj. Musisz mocno naprzód pójść, nie? Bo to jest ta schiza, że strach, nie? To... O! Łapałem granicę. Teraz się uda. Bez hebla. Co tu się stało? Elegancko. To było naprawdę na fuksie. To nie był skill. Jest takie powiedzenie, że farta
mają lepsi. To nie taki albo głupsi. Jest wysoko. No. Jest wysoko, yes, no. Robisz to? Tak, dam rady. Kolejny motyw, w którym Jakub chce się sprawdzić. Co prawda nie okażesz się takim kozakiem jak Paweł Jumper, nie ale wiadomo. No, 1,50 m to tu nie jest, ale myślę, że tak 1,10 m może być, więc dawaj, dropsa w dół. Dawaj Maję, ktoś się kameruje. Nie, tak, bo to właśnie źle kończy. Mam pomysł, bo się chciałem nauczyć, żeby wskoczyć jakby na przednie koło, na murek jakiś. Spoko. I wtedy odpuszczasz hebel i chyba wjeżdżasz, tak? Tak. Musisz na heblu to zrobić. Idziemy, idziemy na tamtego boksa. Tak pokażę, jak to się robi. Wow. To na nosie wjechał, ale nie. Bo można to, wiesz, zrobić nawet takie kuchnięcia. Tyk, wow. Tyk. Opa, tyk, może wyjdzie. Jedna uwaga. He? Żeby to zrobić, przednie koło musisz opuścić nie nad przeszkodą, tak jak ty to zrobiłeś, tylko przed przeszkodą. No. O nie. Dobra, kolejną uwagę, kolejną podpowiedź ci dam. Możesz to spróbować nie dojeżdżając centralnie do ściany, tylko ustaw się pod kątem. I wtedy robisz to bardziej spróbuję w tym tu miejscu. No, skoro haczyłem, to teraz powinno być nic. Ty. A na wprost jest dużo trudniej. Zobacz. Teraz jak wyszło ci to pod takim kątem, to możesz sobie zwiększać. Tak. Coraz dalej, próbuję coraz dalej. Na wprost, czy mi to coś dało. Dawaj. No. No tak, ale było w miarę. Podoba mi się to, jak Guwer jeździ, bo jest na tyle ambitny, ma takie pomysły, żeby próbować rzeczy, których nie ogarnia, nie umie, ale wydaje mu się, że są w jego zasięgu. No i po kilku próbach, jak się okazuje, nie mylił się. Guwer, wystarczy tego trialu, poruszajmy się w taki sposób, jaki ty lubisz najbardziej, czyli zobaczymy, jak rotacje, jak parkowe akcje będą wychodziły, więc ja już zdaję się na Guwera, bo on jest tutaj w zasadzie mistrzem i zrób, co uważasz za słuszne. Próbuję, najpierw truję. Zobaczymy, czy nie pożałuję. A właśnie, a czekaj. A może zobaczymy na flacie, jak to jest. Na flacie truję? Nie, zrób najpierw 1,8 i powiedz, jak wrażenia twoje. Okej, okay, tak. Wow. Jakby nie czuję jeszcze roweru dobrze. O, mogę spróbować. Masz tendencję właśnie do przesadzania z używaniem hamulców, jak masz hamulce? No często właśnie, tak? Nawet w locie czasem jak na X-ie latam, robię par spina czy coś i w locie jeszcze zdążę nacisnąć hebel. Często to słychać na filmach, że lecę i spoko, no bo ja jak zacząłem jeździć bez hamulców, no to zauważyłem, że się jeździ zupełnie inaczej, ale jak siadam znowu na hamulce, to tak ich nadużywam, że w zasadzie sobie nimi więcej przeszkadzam niż pomagam. Dobra, poniosło mnie. Truja? Myślisz na facie? Truja, spróbuję, no. Zróbmy dla porównania. No. Pokażę, jak robię na X-ie i pokażę, jak na tym robię. Dobra. Wyszło mu. Na X-ie jest niżej i bardziej można wyciągnąć. Tam mi tego brakuje troszkę. Flatspina miałem zrobić. Ja dlatego nie lubię zmieniać roweru, bo zawsze to się tak kończy. Albo jest za słabo, albo po prostu szarpiesz, trzymało ci ramię, nie wyrwie, a oderwałeś się od ziemi tyle. Ale to pokazuje w ogóle różnicę, nie? No, kurde. Ty, ale lepiej mi się truje przez to kręci. Dousowana jest. I fajnie teraz. Bo było ciężej na tamtym, a teraz tak jak widzicie, na twarz lecę. Nie spodziewałem się, że to jest aż taka różnica. Wiedziałem, że no, X-y są krótsze, bardziej zwrotne, koła mniejsze i ta rotacja wychodzi no, łatwiej, ale że aż taka różnica. Spróbuj sobie trójkę. Daj spokój. Dawaj. Tego jeszcze nie było. Dawaj. Ja w drugą stronę. Zrobić. Nie czarp tak jak na tamtym. Rotacja naprawdę się nie zmienia. Ja się boję w ogóle. Pierwsze 1,8 na BMX-ie. Kilka razy jeździłem, wsiadałem, ale tak się bałem szarpać, że
Fajnie ci grip kręci. Monetka, tak? Wczuć się trzeba. I to dobrze. Pojeździć pół godzinki, może było spoko. Piotrka nie ma, Piotrek to montuje? No. Teraz zrobię coś, później zobaczę, że to jest na nagrywce. Opowiedz, jak zaczęła się u ciebie w ogóle jazda na rowerze? Skąd faza, skąd zajawka? No. Czy jeździłeś coś wcześniej na... Znaczy, w sensie miałem 9 lat i mieszkałem... Za płotem miałem skatepark po prostu. Widziałem, okay, jak chłopaki jeżdżą, taką zajawę złapałem. I stwierdziłem, że chcę BMX-a i na komunie sobie kupiłem pierwszego X-a. Rodzice ci kupili na komunię. Zaha jest komuni. Nie wiem właśnie, gdzie są moje pieniądze. Halo, rodzice. Już? No. To teraz sobie spróbuję. Na BMX-ie robi się full jama, że wsadza się nogę. Ale po co niszczyć buty, skoro mamy tu przedni hamulec? Halo? Tak, Patrial, do Goover, leka. Jo. Miało być do 90, to było zamierzone. Jak to w ogóle się stało, że kanał odpaliłeś? To było w sumie spontan. Tak z dnia na dzień. Zobaczyłem Bartka Tabora właśnie. No. Jak nagrywa i stwierdziłem, że jednak da się oglądać BMX-y. Tylko trzeba to zrobić trochę inaczej niż tylko jeżdżąc. No i stwierdziłem, że też spróbuję. No i tak jakoś się rozwinęło wszystko. A powiedz mi, co się stało takiego, że ten kanał tak wypalił? Nie wiem, zobaczcie sami. To nie twoja wina, tak? Nie moja wina, nic wspólnego. YouTube, to wszystko przez YouTube. No tarcza. Zapomniałem o tarczy. Ja. Zapomniałem, że to są tarcze jeszcze, sorry. A zobacz, czy działa? Nie, no działają. Lepiej nawet. A przejedź się. Ściśli, czy bije bardzo, czy nie? Nie. Tak samo. Serio? No. Pokaż, aż zobaczę. Nie, spoko. Nie wiem, co jest grane, ale ostatnio wszyscy walą zębatkami albo tarczami o beton. I co najdziwniejsze, mówią, że po tym dzwonie tarcze i zębatki są bardziej proste niż były wcześniej. Dzięki, Gówek, za wyprostowanie tej tarczy. Tak to się robi. Mogę jak co wyprostować jeszcze coś, jak jest szybko? Dzięki. A, tu da się teardowny robić? Tak wyskoczyłem jak u siebie. Wszystko. Co, jak powiesz o... Co powiesz o manualu? Spoko, trzeba mocniej tyłeczek niżej dać niż na X-ie, no, żeby go mocniej też szarpnął. Czyli tu dopiero... nie poderwać przednie koło, nie? Tak, ale równowaga nawet lepsza niż na X-ie. Tak? Może przez to, że jest większe koło też. Właśnie wykminiłem definicję street trialu. Jest taki parkour, tylko że rowerowy. Dużo osób na BMX-ach jeździ bez kasku. No tak. Wiem, a ty jeździsz w kasku, to jest trochę dziwne, nie pasujesz do tego towarzystwa. Nie no, zawsze w kasku, nawet czasem do sklepu wchodzę w kasku. Bezpieczeństwo, co jak mi baton spadnie na głowę, mnie zabije. I ostatnio zginął chłopak też na skateparku. No, od uderzenia właśnie. Ale to co, nie ma takiej świadomości w waszym środowisku, że no, niektórym kask może się przydać czasami? Nie wiem, próbuję każdemu wytłumaczyć, że jak ktoś nie ma zawsze, żeby wkładał. Często młodym właśnie mówię, bo przyjeżdżałem na skatepark. A to jest takie, wiesz, no w dupie mają, a później
Ja na przykład ostatnio przyjechałem na skatepark i przy głupim zjeździe skutera miałem zły dzień. Spadłem z niego. Po prostu spadłem. Tak o. Przy głupim zjeździe. Czyli coś, co robię na co dzień zawsze. Zawsze może się nie udać. Guber, kogo zapraszamy do kolejnego odcinka? Zapraszamy, dlatego że ostatnio Kamil zaczął vlogować, to Kamila Długosza. No i klasycznie Bartka Tabora. Spoko. Dzięki za dzisiaj. Zdejmuj. Do zobaczyska. Wpadajcie na kanał do Guwera, będzie link w opisie. I do zobaczyska w kolejnym filmie. Elu. Ja przysłonię, bo u mnie się przysłania. Cyk.